Sushi jest to azjatycka potrawa, bardzo charakterystyczna dla wschodniego rejonu Azji, najpopularniejsza w Japonii i w Korei. Wywodzi się w zasadzie ze sposobu magazynowania żywności, polegającego na tym, że kiedyś, kiedy nie było lodówek, ryby magazynowano w ten sposób, że w chłodnych miejscach trzeba było wypchać je czymś z octem przede wszystkim, który był bakteriobójczy. No i za taki nośnik, za najlepszy nośnik octu uznano ryż, więc nasączano ryż octem, wypychano nim ryby. I dzięki temu miały bardzo długi termin przydatności, jak na tamte czasy. Z wiekiem ta forma magazynowania żywności została uznana za potrawę, ponieważ no już w pewnym momencie zaczęto jeść te ryby surowe razem z ryżem, który był w środku. No i tak powstało w zasadzie pierwsze sushi. Ryby używane do sushi to przede wszystkim ryby morskie. Wynika to z bezpieczeństwa żywności. Ryby morskie mają dużo mniej pasożytów i bakterii, z którymi spotykamy się wśród ryb słodkowodnych. W związku z czym w dużo szerszej palecie nadają się do spożycia na surowo. To oczywiście nie wyklucza ryb słodkowodnych, które możemy zgrillować, usmażyć bądź zamarynować przed użyciem sushi. Jeżeli chodzi o to, jakich ryb chcemy użyć, tak naprawdę nic nas nie ogranicza, ale no wiadomo, jeżeli mówimy o sushi, jeżeli mówimy o czymś, co jest troszkę wyżej niż standardowe danie spożywane na co dzień, no szukamy ryb wyższej klasy, klasy premium, czyli nie łosoś bałtycki, ale na przykład z Morza Północnego. I tak dalej, i tak dalej. Sushi to nie tylko surowa ryba. Jeżeli ktoś nie lubi surowych ryb, ma jakieś opory, ma jakieś wskazania medyczne, które determinują to, że ryb surowych jeść nie może, może rybę zgrillować, może rybę usmażyć, albo w ogóle rybę wykluczyć ze składnika, jako składnik sushi. W tym momencie rybę możemy zastąpić warzywami lub też mięsem, jak na przykład w popularnym koreańskim gimbapie, czyli no, potrawie zbliżonej do sushi, w którym jednak przede wszystkim istnieje mięso jako główny składnik. Najpopularniejsze w Polsce rodzaje sushi są to te, które przyszły do nas właśnie ze Stanów Zjednoczonych, czyli przede wszystkim futomaki, California maki. Są to rodzaje roladek o wielu składnikach w środku, bogatym smaku, jak również te tradycyjne, japońskie, ortodoksyjne gatunki sushi, jak hosomaki, czyli malutkie rolady z jednym składnikiem w środku, oraz nigiri, czyli taka absolutnie podstawowa, najbardziej tradycyjna forma, czyli płat ryby podany na kawałku ryżu, na kulce ryżu. Serwujemy te rodzaje sushi z różnymi dodatkami. Takimi klasycznymi jest marynowany imbir, który ma za zadanie oczyścić nam kubki smakowe pomiędzy jednym kęsem sushi a drugim. Sos sojowy, który ma dodać słoności, nadużywany strasznie w Polsce. Jemy 10 razy więcej tego sosu sojowego przy sushi niż Japończycy. Oraz wasabi, czyli rodzaj chrzanu, gatunek chrzanu w formie tartej podawany do sushi właśnie po to, żeby wyostrzyć smak.